10 grudnia szykujemy Mikołajowe stroje. Spotykamy się tutaj przy jeziorze Malina i biegniemy drugi bieg Malinowy Mikołaj. Ten bieg drugi będzie się różnił od tej debiutanckiej edycji? Formuła będzie podobna, z tym, że zwiększamy limit biegaczy do 250 z racji tego, że bieg się tuż cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Również to, że mamy równo miesiąc do biegu, a na obecną chwilę już mamy na listach ponad 130 osób. To może tylko świadczyć, jak duże zainteresowanie z tym biegiem. Kto będzie mógł wystartować, bo formuła wiekowa także się zmienia? Tak, po biegu odblaskowym mieliśmy dużo zapytań odnośnie tego, czy młodsi biegacze mogliby wziąć udział również w biegu Malinowy Mikołaj. Także w tym biegu dopuszczamy biegaczy, którzy ukończyli w dniu biegu już 12 lat. Zainteresowanie już wskazuje na to, że niebawem te wolne miejsca się zakończą. No, też na to liczymy, że te miejsca się rozejdą dosyć szybko. Będziemy mogli się skupić na innych sprawach organizacyjnych. Na stronie zmierzymyczas.pl trwają zapisy. Można się zapisywać całymi grupami, bo już jest kilka grup, m.in. Klub Biegowy od Pole, Malina Team czy Old Boys Grudzice, już dosyć pokaźne grupy się zapisały, ale oczywiście indywidualnych biegaczy również zapraszamy do wspólnego biegania. Jak będzie wyglądała trasa i jak będzie formuła biegu? Dystans taki rekreacyjny, 5 km, można biec, ludzie z kijkami też są mile widziani. Dwie pętelki przebiegniemy tutaj wokół jeziora Malina i równe 5 km będzie, tak więc myślę, że bez problemu każdy biegacz pokona, czy bądź kijkarz pokona ten dystans. No a jak pokona, to później co go czeka? No oczywiście po każdym biegu musi być medal, ale również będzie czekać kiełbaska z grilla, co na pewno w zimie smakuje na pewno kiełbaska lepiej, kawa, herbata i oczywiście jak to przy biegach zimowych bywa, trzeba będzie także pomorsować. Oczywiście dla chętnych. Ale czekamy też na Mikołajów tak naprawdę, tak? Czyli sportowców, którzy będą chcieli pobiec w stroju Mikołaja. Jeden z takich elementów Mikołaja będzie na pewno w pakiecie startowym, także możemy powiedzieć, że chyba to będzie największy bieg Mikołajów w tym dniu w Opolu.